Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj, moi drodzy, GTA Online, ze mną jest Joszelka i Ren. Hejka! Dzień dobry. Dzisiaj kolejny samochód na tuning, jak chcecie być na bieżąco, oczywiście subik i łapka wsparcia. Przy okazji, 15% rabatu z kodem Paweł na wszystko w sklepie Genesis. Link i szczegóły w opisie. A co to my dzisiaj tuningujemy w ogóle? Na stronę być, zobaczmy, czekajcie, zapisana teraz, tak? Jo. Tak. Vapid Rattel za 1 873 000 w bieda sklepie, czyli prawie za darmo. Ostatnio czytaliście wy, więc teraz przeczytam ja. Uwaga, niegdyś podbój amerykańskiej dziczy wymagał zaledwie krytego wozu, wiadra optymizmu i odrobiny. Od tamtej pory niewiele się zmieniło, ale ten kryty wóz wypadałoby zamienić na coś z porządnym podwoziem rurowym i obłędnym zawieszeniem. Przedstawiamy lekką i niesamowicie wytrzymałą terenówkę Vapid Rattel o niebezpiecznych możliwościach. Ty musisz zadbać tylko o odpowiednie nastawienie. Okej. Okay. Co to znaczy odrobiny? Dobra, słuchajcie, no to co? To robimy tak, standardowo, czyli tuningujemy, widzowie oceniają, my również oceniamy ten samochód. I oczywiście zrobimy też wyzwanie. Dokładnie. Wyzwaniem dzisiaj będzie dojechanie na Mont Chiliad, ale unikając ścieżek asfaltowych. Tak. Tak, czyli jedziemy gdzieś tam po bagnach, po górach i tak dalej. Po górach dolina. Pancerz się na pewno przyda, że jak upadnę na dach, to że nie wybuchnę. No. Hamulce. A wy się tuningujecie, jeszcze na mapie byłam. A okej. Okay. Tak, tak, dobrze. Dobra, hamulce rajdowe też się przydadzą, jak będzie jakaś stroma skała, żeby jednak móc wyhamować. A to co to jest? Rama. Rama? Oznaczenie sponsorzy, super. To jest chromowane? No, to się świeci. U mnie nie, u mnie to jest czarne. Ale świeci chrom... się, fajnie się świeci. Dobra. Ja, świeci się jak sobie. Znaczy co? Dobra, co? Silnik, wydechy. Nie. Co to ma być? Wiem. Aha, owinięty wydech, dobra. Dobra, wydechy... ja już jestem na lakierowaniu, biorę tutaj wydechy takie. Wydechy są wszędzie i nigdzie. Ej, czekajcie, momencik. Boczne wydechy, czy u was te boczne wydechy są... To wygląda jakby zatkany był na ten dole, wydech. Na dole, no. No tak pewnie jak gazujesz, wygląda. To się podnosi się. Tak, tam, bo nie? To jest zapadką, bo to jest terenówka. To nie można tam do tego wpaść. Zrobić... Aha, no ale to lepiej pionowe wydechy wziąć, bo to jak przez magna będziemy jechali, no to chyba lepiej ten, nie? No tak, najlepiej tak. Tak właśnie zrobić. Tak jak mówię. Zdecydowanie jak najlepiej to tak, no bo będziemy jechali przez magna, więc żeby auta nie utopić. Uważajcie, żeby nie utopić auta. To od razu mówię. Jasne. O, dokładnie. Dlaczego chcesz utopić autko? Dobra, ja neonki również wezmę, od razu mówię, bo będziemy jechali prawdopodobnie wieczorem. Tak, właśnie. Dobra, więc warto lepiej doświetlić sobie drogę. Oznaczenia. Dobrze, że wszystko mówisz, tak. Wszystko mówisz. No tak, no wszyscy musimy wiedzieć co i jak. Dobrze, to jest fajne. Mówisz o oznaczeniu? Tak. Tym ostatnim? Zostaw. Ale no co? Ja akurat wziąłem inne, ale bardzo mi się podoba to auto. Jestem za. No dobra, to tak. Na razie. Na kołach już nawet. Na kierowanie to za chwilę, dach. Panel świetlny, okej. Okay. Fabryczne felgi są zawsze większe niż te, które można kupić w sklepie, to jest żaluwa. No. To sobie wezmę. Dobra, biorę coś takiego. Spoiler? What? Spoilery. No fajne ma wszystko, wszystko ma fajne. Ej, tak, bardzo nietypowy tuning jest, nie? Muszę powiedzieć, kurczę, no nietypowy samochód, nietypowy tuning. No. Skrzynia biegów oczywiście opony, najlepsza, biorę. Turbo, no tak. Koła. Kurwa, no tak, no. Oczywiście, weź sobie nie terenowe. Oczywiście, oczywiście, że wiadomo, że terenowe. Nieprawda. Przecież nikt tego nie wie, że terenowe weźmiesz. Nie no, ja biorę terenowe, bo będziemy jechali w terenie, więc wiadomo, że da mi to przewagę, nie? Zmiana opon. Nie podoba mi się jedno. Orurowanie mi się nie podoba. Orurururu? Okej, weźmy takie. Kolor cool. Okej, okay, koła oczywiście lodoporne, jakby policja zaczęła ścigać. Już skończyłeś! Okej, okay, no to też, faktycznie mi zostało teraz oczywiście tylko lakierowanie. Co tam jeszcze? Jeszcze nie muszę tym, później zrobię. Kończenie w ogóle chyba nie ma znaczenia. Kolor podstawowy finalnie udało mi się wybrać. Gratulacje. Tak, teraz. W końcu. Po długim czasie. Jesteś przekonany, że na pewno? Albo nie, czekaj, na pewno. Czekaj. Jeszcze kolor dodatkowy.
to ten, oczywiście. Kolor wykończenia jeszcze muszę znaleźć. A kolor wykończenia co to? Aha, to są te siateczki. Tak, te siateczki. No ja też wiadomo. Nie wiedziałam, do czego to służy. To wiadomo, że takie. Jeszcze zostanie mi przy kołach. Jeszcze tutaj mogę... O, to tak, to się przyda. Okej. Okay. I w sumie chyba jeszcze bym zrobił tylko ze światełkami coś bym porobił. No właśnie tak samo. Czy światła zobaczyć, na pewno zrobiłam wszystko tak, jak powinno być. Dobra, to będzie okej. Albo nie, czekajcie. Tu jest tak. Munchiliad. Tak. Okej. Okay. Dobra, ja już wyjeżdżam, też zrobiłem. Ja zrobiłam. Dobra, Joszelka dojeżdża, ja skitrany tutaj w krzakach. Tak, ty skitrany tam w krzakach. Tak. Dobra, podjedźmy do Rena, zobaczymy jak zrobiliśmy autka. Okej, okay, pięknie. O, na stacji benzynowej, chodźcie, podjedziemy sobie. Tak, to będzie jaśniej, dużo jaśniej. Będzie jaśniej, będzie można ładnie ocenić, o. Dobra. Zatankujemy od razu. Tak. Tak jest. Dobra, no to zobaczmy w takim razie fury. Kto jak zrobił? Zobaczmy Ren. Zobaczmy, co ty dobrze, tu masz. Ja. Jestem na pierwszym. Jakiś kół. Jackal Racing. Okej, okay, fajnie to wygląda. Podoba muszę mi się. Cały Czarny. No, tak poprzedni samochód, nie? Też myślałam nad tym kolorem. Też myślałam. Dobra. W sensie, tak. Tak, fajne oznaczenie. Tak. Podobało mi się oznaczenie po prostu. Okej, okay, Joszelka, zobaczmy tak. Joszelkę. Joszelka czerwona na czerwieni, a ja zrobiłem specjalnie biały na czerwieni. Nie, żeby lepiej było widać. Że pewnie weźmiesz coś innego, więc zostawię tak, żeby było po prostu, okay. Wiesz. Ktoś no. Mi się tutaj po prostu rozbryzgał po prostu. Dobra, no i mój samochodzik, Pikachu, tylko tak. Ja dodałam pana Pikachu, żeby tak ciekawiej było. Ja zrobiłem taki biały na czerwieni właściwie, nie? Taki patriotycznie, ale tak, taki polski, no. Biało-czerwony, tak. I światełka, takie neonki, zobaczcie, tam na dole jeszcze świecą, takie czerwone. No, u mnie też tak jest. No to też ale się wszyscy, mogę pochwalić. Ale słuchajcie, wszyscy zrobiliśmy... Ja, u mnie świecą białe, aczkolwiek... Ale wszyscy widzę, zrobiliśmy, widzę, takie dodatkowe światełka, nie? Na górę. Tak. I ogólnie mamy godzinę trzecią, czwartą nad ranem, więc jak wyjdziemy na Montchilla, to będzie rano. Tak, będzie. Okej, okay, dobra, no to podjedźmy do góry. Na śniadanie, i to w górę. Tak jest. A taki detal, te zaciski, co są u góry na tych rurach, no. To odblokowują się, znaczy tak, podnoszą tak, się do gór. Tylko one się podnoszą tak zero-jedynkowo. Wciskasz gaz i one się podnoszą. No tak, no, ale chociaż się podnoszą. Nie? Tak, ale to wygląda kijowo moim zdaniem, bo nie ma tej animacji, jak to się podnosi, nie? Nie ma, no, faktycznie, jest tylko jest takie... Zero-jedynkowo, albo nie ma, albo jest. Ale w ogóle widzisz to, patrz tu. Widzisz te koła, które wchodzą... A to tak, a to często, w wielu samochodach tak jest właśnie, który wystawia, no. Zobaczymy w garażu, że mogę przenikać przez koło, jak idę pod przez auto, no nie? Dobra, słuchajcie, garażu... zrobimy sobie szybciutko na mapę, bo jedziemy na Montchilliard, ale... Tam klepią. Ale, słuchajcie, jedziemy nie po ulicy, tylko jedziemy bezpośrednio przez teren. Więc jak będzie przejazd przez most przed bazą wojskową, to nie jedziemy przez most, tylko jedziemy przez bagna. Czyli możliwe, że trzeba gdzieś tutaj jakoś kombinować, żeby to przejechać, żeby nie utopić auta. A później tą ścieżką wokół właśnie bazy wojskowej i jedziemy. Tutaj, nie? Co zaczynamy? Na wprost, nie? Tak, tutaj tak, na tą wielką górę jedziemy. Zobaczymy, jak to się sprawdza. Dobra, uwaga, czekać, nie auta przyjadą. 3, 4. Super. Dobra, ruszyli! Na drzewie! No i co mnie? Ręty parowało! No i przez ciebie teraz zatrzymałem się, bo nie mogę wjechać. Przepraszam. Dzikie kozy górskie! Zrobiłem to nieumyślnie, ponieważ chciałem być pierwszy, jak zawsze. Nie rozumiem, co do mnie mówisz. Nie rozumieć. Zrobiłem to umyślnie, nieumyślnie, bo chciałem być pierwszy, ale nie byłem pierwszy, bo zawsze Paweł wykorzystuje Jariwa. Paweł jest Richard. Jariwa, czy coś tam. Nie jesteś Jariba, tylko Paweł. On jest Jaryba. Jaryba! Ale fajnie się auto wspina, naprawdę. Jest faktycznie dość lekkie. Czemu zjeżdżasz na autostradę, synku? Właśnie, czemu tam zjeżdżasz? przepraszam, bo ja faktycznie, ja chciałem wzdłuż autostrady sobie pojechać. No, ty byś wszystko chciał oszukać. Ale faktycznie, ej kurczę, dobra, pomylimy się, bo ja tam... Ja mam znacznik. Ale fajniutko się spina, polecam. No i fajnie się spina. Ale jednak lampa Datki Nowak jest jednak moim zdaniem lepszy. Chyba troszkę tak. Trzeba porównać. W pewnym czasie. Dawaj! To Joszelka tu mnie wyprzedza. Joszelka, ty kozo górska! Jestem, ty też jesteś. A niech ci się auto utopi? A co ty mi gadasz takie rzeczy? Nie rozumiem, co ty mówisz. Da. Tutaj, dlaczego mówisz w takim dziwnym języku w Polsce? Jesteśmy w polsku. A ty mów też po polsku. Ta. Mówię po polsku, ale akcent tam inny.
Czekaj. Nie czepię. Słyszę. Dobra, wyprzedzam Rena za chwilę, nie wiem, mam nadzieję. Rena? Cii, niech czuje presję, niech czuje presję. On co najwyżej dobra, może widzę mąd 3 lat. Twojego bąka może czuć co najwyżej. Nie, to Paweł może czuć mojego. Dobra, piękne. Ła, panie typie! Kilometrów jeszcze. Wow! Nie ma problemu. Jest dobry maraton! Pika, pika! Pikachu! Dobra, czy ja mogę też brać wyścig nie na kołach? Czyli na dachu też możemy jechać, czy nie? Tak, jak naturalnie. No naturalnie, nie? Dobra, to przed... Dobra, ja już wiesz... Cię wyłącza. Padłem w strumyk. Ach, no. Dobra, wjeżdżam tutaj na bagna już w tym momencie. Gdzie to są? Muszę jakoś przejechać. Tu przez winnicę trzeba przejechać. Tak, bo krel. Hop, hop. Dalej. No, a co jest, autko mi się wywraca? Tuneczne tu są. Dobra, czy ja tędy przejadę? No, dobra, przejechałem, okej. Okay. O wodach. Może dobra, pięknie. Dobra, tutaj cyk. O nie. Dobra, pięknie. Mamy to. O nie, co jest za woda tutaj? Ale musicie nadzieję, patrzeć, żeby nie była za głęboka, nie? Jeśli utonę, to trudno. Dobra, jadę teraz ścieżką wokół tego, wokół bazy wojskowej już. O, to ma być. No, tutaj jest wyzwanie, ale słuchajcie, mamy już poranek, więc kurczę, normalnie. Myślałem, że o wschodzie słońca wjedziemy, ale jednak trochę to dłużej zajmie. Ciśniemy, dobra, ciśniemy. Ciśnij, grzej. Tak, grzej. Grzej. Dobra, teraz pojadę po plaży. Autko mi się zacięło tu. Autko ci się zacięło, powodzenia. No. Jak to autko się zacięło? Autka się nie zacinają. Zacięło mi się troszkę, wiesz? Po górach, dolinach, jadę sobie tutaj, ziom. Dobra, przeskakuję nad autostradą, dosłownie, i wjeżdżam takim gdzieś na górę kolejną. Nie utopi mi się. Ej, ale fajnie, ej, fajny wyścig, podoba mi się. Nie wiedziałam, że w GTA jest tyle gór i pogór. No nie? Jest, i to bardzo dużo. Dobra, tam trzeba uważać później. Bardzo dużo jest, wszystko wiem. O kurczę, wyrąbałem się. Dobra, staczam się z góry. Dobra. Jeśli wiesz wszystko, to możesz się zatrudnić jako wyroczny, ha? Nie, tak to nie. Wiesz, jakie one dostają dary potężne. Tak, dobra, zastanawiam się, jak przejechać przez... O. No, jak najszybciej. No właśnie, chyba mostem trzeba będzie przejechać tutaj. Jak mostem? Po co o, mostem? Nie! Co jest? Dlaczego mostem? A, bo nie, dobra, nie, faktycznie, dobra, nie używamy mostu. Tutaj jedziemy, w takim razie jadę tędy. O, proszę, żeby nie wybuchło tylko. Reszta bajka. Dobra. Ja nie mogę, gdzieś się znalazłem. Czekaj, teraz tak. Okej, okay, tędy jak przejadę, to tam powinienem móc wyjechać. Okay. Muszę tu zjechać kawałek, bo tu się nie da. Dobra, gdzieś tam będzie most chyba po drodze. Do góry! Ale spadam. Jak ja tu się wezmę po takiej górze do góry? Dobra, cyk. To będzie wyzwanie. Teraz ładnie spadam. Piruety. Ale ty uważasz, tam jest rzeka. Tam jest głęboka rzeka, ty się utopić możesz. Można się utopić, ale nie trzeba. No właśnie. Czekaj, czy ja tu mogę zjechać na dół? Dobra, ej, mogę. Idę przez rzekę. Dobra, jazda. Zjeżdżam. Dałem radę. Ej, ale... Wow! Wow. Dobra, teraz muszę się tu wspiąć. Dobra, ej, to było epickie. Ja jestem epicki. Co jesteś? Epicki, man. Ludzie, tu jest wyścig, wypad stąd! Dobra, tutaj... To nie jest, to nie był takim typ... O kurczę, ale tu nie przejadę przecież. Nie, tu nie ma opcji. Nie wiem, o czym mówiłeś. Tu nie ma opcji, nie. Ale fajnie. Dobra, ten muszę pocisnąć. Ewidentnie. Da radę się spiąć? Na dół, do góry raczej. Dobra, czekaj, tu. Gościu, spadaj stąd. I teraz czekaj, gdzie tutaj by przejechać? Aha, dobra, tu jest znowu jakiś... Dobra, kurczę, tam jest, ale to jest jakiś metalowy, nie autostradowy most, więc będę mógł chyba tamtędy po prostu sobie przejechać. Idziesz na łatwiznę, stary. Dobra, tu się nie wezmę. Dobra. Nie wezmę się tym autem tutaj. Chciałbym bardzo, ale jednak nie. Unikamy asfaltu w dalszym ciągu. W dalszym ciągu unikam asfaltu. No nie! Nie! Jak to został pojazd zniszczony? Przecież jestem tu na brzegu. No właśnie, dlatego tam nie ryzykować. Tam nie być, dobrze. Dobra, i czekaj, teraz gdzie by tutaj wjechać? Tutaj chyba tędy. Dobra. Musisz szybko wezwać. Musisz zadzwonić do Mars Mutual i zadzwonić do mechanika. Mechaniku,
Auto daj! Ale żaluwa. Ej, ale to jest niesamowite, jak on się tutaj ładnie wspina. Ej, no ale bez jaj. Poważnie? Nie wiadomo. Poważnie. Tutaj. Ej, ale on fajnie, on naprawdę bardzo fajnie się wspina. Ale tu się nie wspinałeś, gdzie ja się wspinałem. Oho. Tak, oho. Nie może podjechać jak to. Oho. Dobra. Nie, nie, fajnie się wspina za wysokie, za stromy podjazd. Ja muszę tutaj, w tą stronę się muszę dostać. Panie mechanik, pan odbierze, proszę. Dobra, poczekajcie, spróbujmy tak tędy tutaj. Ja muszę się tędy dostać, bo to normalnie się nie da inaczej. Masakra. Dobra, dobra, jeszcze kawałeczek, dajesz maleńki, dajesz. Woda taka głęboka, to ja tak nie chcę. Dobra, pięknie. Ej, ale nawet ścieżką się nie wspinam, nie? Nie! Jadę normalnie gdzieś tam obok ścieżki, teraz zaraz dopiero będę wjeżdżał na ścieżkę. Moje włosy się zepsuły. Auto mi się zepsuło. Płacenie. Aaaa! Dobra. Mogę to nie dalej. Nie, no to jest jakiś kosmos po prostu, naprawdę fajna furka. Bardzo furka sympatyczna. Bardzo fajna, no. Też się tak zgadzam. Dobra, czekajcie, tutaj chyba tędy jakoś. Jak on się teraz nazywał? Ratel. Ratel? To jak jakiegoś... Podejdziesz mnie? Jak tego wenezuelskiego jakiegoś serialu, jakiś bohater. Widzę cię. Nie może mnie teraz... Nie może sprowadzić. Musisz do drogi dobrać. Tutaj. To zaparowałem. Ren, udało ci się wezwać auto? Tak. Dobra. Tak, ale... Jeszcze tylko tu utonęła, więc ja się chyba trochę cykam. No. Słuchajcie, bo ja ogólnie właśnie wjeżdżam już na Montchillard. Idź pan! Dobra, ja tutaj mostem, ja tutaj próbowałem się wspinać na górę, tak naprawdę, więc... Wiesz, o. Ja mam za starania 2 miliony punktów, ty za proszę wygraną bardzo. Jeden. Dojechane! No, też tak myślę. Piękne widoki! Podziwiane! A teraz musisz na nas poczekać i to tak bardzo ładnie musisz poczekać. Pięknie! Juhu! Czekajcie, mam coś do strzelenia jakimś tym, fajerwerkiem? Śniadanko, mieliśmy mieć na górze śniadanko. Właśnie. Więc proszę bardzo. Wystrzelona! Długo leci. Mam nadzieję, że się wspinałeś po zboczu góry. Tak, przez długi czas wspinałem się po zboczu góry. A później wjechałem na ścieżkę pod koniec. Chodziło o zamysł. O, Ren, dojeżdżasz! Chodź tutaj do mnie, patrz, podziwiaj te piękne widoki! Masz to lornetkę? Co, lornetkę? Nie, jest za droga, 2 złote. Jeszalkę? Nie, 2 złote kosztuje, to jest za droga. Nie płacę, nie płacę. Witaj, Renie! Dzień dobry! Witaj, Renie. Czekajmy na Joszelkę w takim razie. O, jak fajnie, zaraz mogę teraz biegać po tych autach. Możecie teraz na mnie popatrzeć, jak tu jadę. No patrzę właśnie i tak czekam. O, Joszelka dojeżdża, Joszelka, chodź tu! Zrobimy na koniec jeszcze bitwę na pięści. Chodź, Joszelka, na górę, bitwa na pięści zrobimy zaraz. Czy do was tam dojechać? W ogóle mój Pikachu się trochę ubrudził. O. To jestem! Dzień dobry! Jesteś Joszelka? No to chodź tu, czekaj. Chodź tu, dawaj, bitwa na pięści na koniec odcinka. Wyciągaj gościa! Wyciągaj, Rena! Nie ma. Wysiadaj! Wysiadaj! No będę musiał strzelać. Zostaw mnie. Wiem, co chciałem zrobić. Co ty chcesz zrobić? Co ty robisz? Przestań! Zostaw moje auto! Ty łobuzie! Teraz. No co to miało być, Joszelka? Pięści! Pięści, węża! Desynchronizacja jest! Desynchronizacja! Leżeć! Leżeć! Kotek, szybka akcja! Szybko stuka! Szybkie stukanie przez kotełka Pawełka! Czekaj! Chodź tutaj! No halo! Leżeć! Ale dobra, góra moja! Także... Wow! Minąłem rakiety w ostatnim momencie! Wow! Nie! Teraz już nie idzie. I tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa! Pa, pa! Na razie! Do następnego! Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj poprzednie odcinki.